Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam, Jarosław Kornaś. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił oczywiście o Ukrainie. Powiem, dlaczego ta wojna się toczy w taki sposób i dlaczego, jakie są dodatkowe argumenty za tym, że to chodzi o wyeliminowanie Putina i przejęcie władzy w Rosji przez masonerię rytu francuskiego. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Na początku jedno ogłoszenie. Chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy dokonują wpłat na kanał. Szczególne podziękowania dla pani Karoliny K., Janusza M., Hanny H., Adama B. I prosimy, żeby te osoby zgłosiły się do wydawnictwa Kapital na maila sklep@kapitalbook.pl. To dostaną najnowszą moją książkę z moim podpisem. Książkę pod tytułem W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana na ziemi. To taka książka wprowadzająca w problematykę, pokazująca, jak macki masonerii daleko sięgają w perspektywie przede wszystkim tej najważniejszej, duchowej, moralnej. Wracając do tematu. Znaczy, zobaczmy, że ewidentnie Putin został zmanipulowany. Ewidentnie. No i na pytanie, przez kogo mógł zostać zmanipulowany, odpowiedź jest tylko jedna. Nie ma takiej siły w Rosji poza GRU, a samo z siebie GRU podlega Putinowi. Aleksandr Dugin mówił zawsze, GRU to tajny zakon okultystyczny, bo mówił i to jakby wiadomo, że tam się kryje, no, kryją władze i nie tylko władze rosyjskiej masonerii rytu francuskiego. I teraz zobaczmy, dlaczego można twierdzić, że Putin został ewidentnie zmanipulowany. Dlatego, że pewne rzeczy tutaj są tajemnicą, prawda? Bo wydawałoby się, że Putin w ogóle nie chciał Ukrainy zajmować bardzo długo, chciał zająć tylko część, a później zmienił koncepcję i mówił coś do Rosjan i do Zachodu, w co wyraźnie wierzył, bo potwierdzały to jego decyzje. To znaczy, w co on wierzył? On wierzył, że Ukraina to jest taki kraj, który jest zamieszkały w większości przez ludzi kochających Rosję, pragnących być w Rosji i że ci ludzie, wszyscy ludzie na Ukrainie są pod okupacją. I ta okupacja to są jacyś oszalali faszyści, banderowcy, którzy chcą zniszczyć Ukrainę, chcą napaść na Rosję, nie wiadomo co chcą, napaść na Polskę na przykład, jakieś takie ten. No i plan ostateczny, który w pewnym momencie zaczął realizować, to był taki, że zająć w 1-2 dni całą Ukrainę, oczywiście wszyscy będą ich z kwiatami witać, i wytworzyć rząd marionetkowy, albo nawet nie marionetkowy, ale w każdym razie pomóc dojść do władzy tych, których prawdziwie naród ukraiński popiera, czyli polityków prorosyjskich, no i będzie raj, pokój i wszyscy będą zadowoleni, łącznie z Zachodem. I teraz, na jakich przesłankach się opierał Putin w takim myśleniu? Odpowiedź jest prosta. Opierał się na tym, co było przed 2014 rokiem i co było w 2014 roku. Ja to wszystko opisałem w książce Wojna masonów na Ukrainie, reperkusje dla Polski. Będę z tej książki korzystał garściami przy pisaniu najnowszej książki Masoneria Polska 2022, tytuł roboczy Wojna domowa masonów. I zauważmy, że przed 2014, na początku XXI wieku rządzili Ukrainą politycy
prorosyjscy i oni rządzili, bo tak społeczeństwo ukraińskie zagłosowało. Więc to była pierwsza przesłanka Putina. Druga przesłanka była taka, że w tym 2014-2015 roku wojsko się poddało ukraińskie w zasadzie bez strzału tam na tych terenach przyrosyjskich. No i masę mieszkańców tych terenów było za odłączeniem się od Ukrainy i przyłączeniem się do Rosji. Tylko zauważmy, że na tej samej zasadzie można by zaatakować Polskę i powiedzieć tak, no kiedyś rządził Kwaśniewski i SLD, nasi, większość społeczeństwa ich popiera, to społeczeństwo zostało oszukane, władza została przejęta siłą, wkroczymy do Polski, wprowadzimy z powrotem na prezydenta Kwaśniewskiego, SLD do władzy i społeczeństwo będzie zachwycone. No absurd kompletny, prawda? Czasy się zmieniły. Elektorat lewicy i Kwaśniewskiego wymarł, a poza tym no to wcale nie tak, prawda? Nie tak było z Polską. To nie było tak, że ponad połowa Polaków to byli jacyś prokomunistyczni i prorosyjscy. Natomiast co działo się na Ukrainie w latach 2014-2022? I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, która nam jakby wyjaśnia wszystko, że na takie pytania odpowiadają służby specjalne. Czyli rosyjskie służby specjalne są na Ukrainie, są mocne na Ukrainie, muszą być mocne na Ukrainie, bo kiedyś to były jedne i te same służby specjalne, a później ukraińskie się oddzieliły, no to tam zostało masę wiernych. Natomiast w Rosji najlepsze na świecie służby specjalne to jest GRU. Nikt temu nie zaprzeczy. No profesjonaliści od wszystkiego, od zdobywania informacji, od zabijania, od robienia rewolucji, przejmowania władzy w poszczególnych krajach. Oni to robili wielokrotnie. No naprawdę zawodowcy. I ci zawodowcy, no bo skąd Putin ma taką wiedzę, że dzisiaj jest dokładnie, jest lepiej niż wtedy było, że skąd ma taką wiedzę, że Ukraińcy uważają, że są okupowani, że chcą wrócić do władz prorosyjskich, że chcą, że kochają Rosjan, że ciągną w kierunku Rosji, prawda? Żadne służby specjalne takich informacji nie mogły, normalne służby specjalne nie mogły Putinowi dostarczyć, prawda? Szczególna ich aktywność w ostatnim roku doprowadziłaby ich do wniosku, że wojna z Ukrainą będzie ciężka, że ludzie się zjednoczą. To wszystko można, tego wszystkiego można się dowiedzieć, prawda? Natomiast Putin był informowany fałszywie, ewidentnie, prawda? To znaczy jemu tłumaczono, że właśnie tam jest okupacja banderowców, że Ukraińcy ciągną do Rosji i tak dalej. Czy ktoś go oszukał? No i czyli ktoś go oszukał? No i na pytanie, kto go oszukał? Właśnie te wojskowe służby specjalne, czyli GRU, czyli masoneria rytu francuskiego. I w momencie, kiedy Putin się zorientował, że został oszukany, no to prawdopodobnie to był jeden z ważnych czynników, który spowodował, że teraz chodzi w kamizelce kuloodpornej i przenosi się z miejsca na miejsce, z bunkra do bunkra. No bo już wie, że go oszukali po coś. Nie. No i teraz po co? No po to, żeby go wyeliminować. A wyeliminowanie to znaczy zamordowanie. No i no, cała przyszłość zależy od tego, czy im się uda, czy im się nie uda, prawda? Bo o Putinie mówi się, że on normalny nie jest, prawda? I to, co dzieje się na Ukrainie, traktuje jako no, splunięcie w twarz, prawda? On stracił twarz i on musi odzyskać twarz, prawda? I zauważmy, że na początku jeden z czytelników moich książek napisał do mnie, że coś tu jest nie tak, bo wojna trwa 4 dni, a jak się popatrzy do internetu, no to można zobaczyć, co pokazują kamery te miejskie, no kilka kamer miejskich, tych z samego centrum, no i tam nie widać żadnych strat i wszędzie palą się światła. No to jak to możliwe? No, tak to możliwe,
że takie było założenie z góry, że żadnych strat, żadnych zniszczeń nie będą niszczyć wody, prądu, gazu, stacji benzynowych, telefonii, prawda? Komórki działają na Ukrainie cały czas. A powinni pierwsza rzecz zniszczyć telefonię komórkową, no bo ludzie nie tylko, że się kontaktują ze sobą, co ich podnosi na duchu, to jeszcze mogą armię zawiadamiać, jak widzą ruskiego, prawda? I to wszystko było po to, że w pewnym momencie no, my jesteśmy wyzwolicielami, a tamci są, tamci, to znaczy rządzący Ukrainą, są okupantami. I teraz jak Putin się zorientował, że to jednak jest zupełnie inaczej, no to dostał szału i teraz będzie kazał zabijać, prawda? Zabijać ludność cywilną, niszczyć gaz, wodę, prąd, telefonię i tak dalej. Tylko pytanie, czy ta armia będzie wykonywać to jego polecenie, to jest inna sprawa, bo tutaj mogą być dwa powody niewykonywania tego polecenia. Jedno, że czują, że Putin jest słaby. Drugie, że to GRU rządzi z tą armią, a nie Putin. Trzecie, że ta armia, znaczy uświadommy sobie sytuację, że bracia walczą z braćmi, prawda? Po obu stronach są Rosjanie, po obu stronach mogą być Ukraińcy, a jeżeli po jednej stronie nawet są Rosjanie, a po drugiej Ukraińcy, to oni razem żyli 50 lat, mieszane małżeństwa i tak dalej, język podobny, kultura podobna. Widzimy takie sceny z niektórych miast, że kobiety po rosyjsku mówią do żołnierzy, dzieci 18, 19, 20 lat, mówią: chłopcy, co wy robicie? Z czego nas wyzwalacie? My jesteśmy wolni, to wy przynosicie nam niewolę. Prawda? Także Putin może próbować być coraz bardziej okrutny, żeby złamać Ukrainę, żeby doprowadzić do sytuacji dobrego samopoczucia u siebie i tego, jak sobie wyobraża swój obraz w oczach społeczeństwa rosyjskiego, prawda? Bo on by chciał być taki super macho, który jest wielki wódz i zawsze zwycięża i zawsze ma rację i nikt mu nie powie nie. A teraz nagle ktoś mu ciągle pluje w twarz, prawda? On coś chce zrobić i to się nie udaje. I samej tej złości może zacząć robić różne rzeczy, które no faktycznie już nie ma, dla wielu nie byłoby wyjścia innego, jak tylko go załatwić, prawda? Bo on ma na terenie Ukrainy jest jedna z największych na świecie elektrowni atomowych, można w nią walnąć, prawda? Można zrzucić bombę atomową na Ukrainę, można zacząć zrzucać te bomby kasetowe wszędzie, prawda? Które zabijają wszystko, co się rusza w promieniu kilkuset metrów i nie można się przed nimi ukryć, znaczy no, można się ukryć w piwnicy, ale na powierzchni nie można się przed nimi ukryć. Także albo będzie tak, bo że no Putin nagle straci życie, prawda? Albo i sprawa się zamknie, albo może być tak, że Putin zacznie myśleć i szybko zakończy wojnę, ogłaszając powstanie państwa ukraińskiego na 1/3, znaczy wolnego państwa ukraińskiego na 1/3 powierzchni Ukrainy i wycofując wojska zewsząd, albo może być tak, że Putin przeżyje, nie wróci mu zdrowy rozsądek i będzie chciał zdobyć całą Ukrainę i wtedy albo nawet jeszcze pójść dalej, prawda? To znaczy na Polskę, Rumunię i tak dalej. No i w tym szaleństwie może być bardzo dużo krwi i to może trwać wtedy i trwać, prawda? I w zasadzie bez końca. I im bardziej, im dłużej to będzie trwało, tym bardziej zdeterminowani będą ci, którzy będą chcieli Putina pozbawić życia i już nie tylko GRU,
nie tylko masoneria rytu francuskiego, ale każdy, kto będzie, znaczy, że takich środowisk, osób pojedynczych, którzy będą do tego zmierzać, będzie wiele, prawda? Także robi się tłok wśród płatnych zabójców i różnego typu zamachowców. Natomiast oczywiście Putin może się przed tym ochronić. Ale zauważmy, że Stalin długo się chronił i się nie ochronił. Także, a miał jakby najlepsze warunki do tego, żeby przetrwać, prawda? Miał pełnię władzy, to co wydawało się Putinowi, że on ma, a czego faktycznie nie ma. Dziękuję bardzo.